Dzień dobry, witam was serdecznie. Wiecie co? Chodzę tu, bo ja muszę się z wami przywitać. Witam, pozdrawiam. Powiem wam, szukam smardzy, ale chyba już widzę jednego. Ja mam takie parę miejsc, wiecie. Byłem w trzech miejscach, oczywiście nic nie było. Miałem kopaczkę, wziąłem ze sobą, bo musiałem tam coś sprawdzić w jednym miejscu, ale dobrze, bo nie było tam śmieci, ale dzisiaj idziemy na smardę. Zobaczcie, chyba jest, tak mi się wydaje. Jasne, że jest, zobaczcie. Piękniusi, zobaczcie. Jaki piękny smard. Pierwszy w tym roku, co znalazłem. Zobaczcie, jaki piękny. Ładny, co? O Jezus, piękny. Zaraz sprawdzimy, czy tu nie ma jeszcze, bo one tutaj, wiecie, rosną. Jak rosną, to rosną. Patrzcie, jest następny. Piękny. Wiecie co, ja to zostawię, tylko muszę tu powoli chodzić. To jest moje miejsce takie na smardze. I akurat tu się wysypały, a byłem w dwóch miejscach w sumie, bo tam w jednym to tam różnie. Ale tu wiem, że zawsze rosły. Zobaczcie, jak rośnie ładnie. Smardz. Nie mam koszyka. Ale to nic. Jedziemy. Weźmiemy koszyk, bo ja muszę sprawdzić, mówię, nie? A jeszcze malutkie są, patrzcie. Widzicie to? Jakie maleństwo. A ich nie widać, ciężko zauważyć. Dlatego trzeba powolutku chodzić. Powolutku, żeby nie zdeptać. Ojej. Jeszcze widzimy, tu jest jeden, a tu jeden. Zobaczcie. O, jaki malutki. Smart. Piękny. On jak taki zapach orzechowy ma. Wiecie, bardzo smaczny grzyb orzechowy. Patrzcie. Zobaczcie. Widzicie to? Dwa. Takie małe. Dobrze. Niech trochę podrosną. Ale się cieszę. Jak małe dziecko. Piękne są, powiem wam. Piękne. Musimy tu przejść. Pójdę tu bokiem może, żeby Arystun czegoś nie zdeptał. Ładnie rosną. O, proszę. Jaki piękny. Smart. W kabarecie. Smardza i smoku. Tu są, patrzcie. Jeden, dwa, trzy. Piękne. Chcemy jeszcze zobaczyć, tak? Powolutku trzeba chodzić. Powolutku. Ja to tak, wiecie. Mam takie swoje miejsca na różne grzyby. Już jest taka pogoda fajna się zrobiła. To właśnie, mówię, idę się przejść. Powinny się wysypać. Zaraz wam pokażę jeszcze, na pewno. Tylko idziemy w inne miejsce. Tu zobaczymy. Jeszcze tu pochodzę i pójdziemy jeszcze w inne miejsce. Znaczy tutaj, tylko w inne miejsce. I zobaczymy. Ale jestem zadowolony naprawdę. Smardy takie piękne, dobre grzybki. No super, podobają mi się. A mówiłem, jak zerwie. Mówiłem wam już o tych smardzach wcześniej, ale to już nie było tak ciepło. Przymrozki były i wiecie, jeszcze one się tak nie pokazywały, a teraz się już pokazują. Także smardze są naprawdę bardzo dobry grzyb. Oczywiście one są pod ochroną i wiecie, w jakichś parkach tam, w jakichś terenach przy domu, gdzieś tam na jakimś placu zabaw, czy gdzieś tam, jak zauważycie, to jeszcze można zbierać, ale w lesie to już jest, nie wolno zbierać. A że tu jest teren prywatny, to ja sobie mogę zebrać i nie ma problemu. Ale idziemy jeszcze, poszukamy. No bo wiecie,
No chyba 6 czy 7 było, albo jakoś tak. Jeszcze jak przynajmniej 3 muszę znaleźć, to już wtedy będzie fajnie. No to lecimy, poszukamy jeszcze. Areszek, woniaj, woniaj. Szukamy grzybków. Co ja tu widzę. Proszę, jaki ładny. Twardy? Jasne. Może być. One nie są takie jak prawdziwki twarde oczywiście, nie? Ale mają swoją urodę. Zobaczcie, jak on wygląda. Widzicie? Prawdziwy smarcz. Piękny. Najlepsze jest to, że tu widzę. Zobaczcie. Następny. Piękny. Piękniusi, że tak powiem. Patrzę przy krzakach właśnie tutaj. One tu robią rosnąć na tej górce tu. Zaraz zobaczymy. Ale zostań. No oczywiście, że są. Jak wy inaczej. Piękniusie moje. Zobaczcie, tu jest jeden. O. I ten. Zobacz, jaki maluch. Maluszek. One zaczynają dopiero, bo wiecie, największy wysyp jest w maju, gdzieś tak, początek maja, koniec kwietnia. A tutaj proszę, zobaczcie, muszę uważać, bo jak one są takie malutkie, to muszę, o, zostań, ale zostań. To muszę uważać, gdzie stąpać. Proszę. Takie maluszki. Ten też maluszek. Piękne, naprawdę piękne. Te trzy tutaj koło siebie, widzicie? Tam na dole dwa. Jeszcze tu pochodzimy oczywiście. Jasne, że tak. Idziemy zobaczyć z drugiej strony, czy tam nie ma czegoś. No jak nie ma, jak są. Zobaczcie z drugiej strony. Tu jest maluch. Maluszek taki. Zobacz, przedszkolak. No a tu, proszę, jaki ładny, już większy. Piękny. Piękny. Zdrowiusieńki. Piękny, zdrowiusieńki. Ale teraz dożym. Teraz dowaliłem do pieca. To powoli muszę się dźwigać i patrzeć pod nogi, wiecie, bo one są takie ciemne, brązowe, żeby nie, gdzieś nie nadepnąć. Muszę się przedostać tych krzaków. Patrzcie tu. Jakie piękne już, patrzcie, do zerwania. Jaki tam jest duży, patrzcie. Zdrowiusieńki. Piękne. Są dwa obok. Widzicie to? Ale ten jest duży, strasznie. Patrzcie, tam mam moją rękę. Ciężko tu, wiecie, pod tymi krzaczorami. O Jezus. Ale jestem miło zaskoczony, że tak powiem. Ale wiecie co? Ja tu muszę przyjechać jeszcze poszukać więcej. Ale się cieszę, jak moje dziecko. Piękne. One są bardzo dobre grzybki. Bardzo. Ja już mówiłem o nich, także nie będę się powtarzał. Jak chcecie zobaczyć, co to za grzyb, to też możecie sobie na wuje Google, wam pomoże. Wbijecie na internet, to przeczytacie o nich. Jaki mają smak, jaki zapach. Zapach, tak jak mówiłem, taki jakiś taki orzech. Bardzo dobre są. Polecam. Co ja będę gadał? Co zerwać, ale to nie teraz. Teraz to ja zostawiam. Chodź tu, Areszku, powolutku, bo jeszcze coś nadepniemy. Ja wam jeszcze pokażę może, bo wiem, że one tu rosną, to jak zaczynają rosnąć, to one tu powinny jeszcze być. Czyli, a wiecie co mam? Zobacz, Polska, polski węgiel. Nawet tu. A tu mamy takiego pitulaka małego. Proszę. Maluch. Ale jutro już będzie duży. A tu proszę bardzo, proszę.
Jeszcze jeden. Jaki piękniusi. No jeden piękniejszy od drugiego, naprawdę. Jezus. Ale mi radości daje te grzyby, nie tylko te śmieciuchy. Zobacz, jaki piękny gałązki wyrósł. I tu. Zobaczcie. Ten trochę taki dziwnawy, by go coś zjadło trochę, ale... A ten maluśki, patrzcie jaki malutki. Patrzcie, jak mój paznokieć. A tu jest jeszcze mniejszy. Zobaczcie, ja cię kręcę. A ten jest tutaj wielki, ten już piękny. Ten już może być do koszyka. No coś pięknego, no wspaniałości, naprawdę. O Jezus. I tutaj, zobaczcie ile tego jest. No nie, no naprawdę. Jak ja tu przyjdę z koszem, to będzie się działo. Oczywiście tych malutkich nie będę zbierał. Tylko same takie większe. O, ale widzicie, w trzecim miejscu dopiero znalazłem grzybki. Ale się cieszę. No jeszcze pochodzę sobie jeszcze tutaj. Jeszcze sobie tu pochodzę, posprawdzam tam, bo one tutaj lubią rosnąć, to wiecie, jeszcze tam. No jeszcze tam, żeby potem nie chodzić po prostu za dużo i po prostu przyjść i sobie pozbierać, tak? A nie szukać. Chociaż i tak będę szukał, bo wiecie, te malutkie to jak się pokazują, ale jest ich tutaj dużo. Naprawdę, może ze 30 tutaj nazbieram. Przynajmniej, tak mi się wydaje. Idziemy jeszcze w tamtym kierunku, zobaczymy. Czy tam nie ma jeszcze ich? Bo tam też powinny być. Ale jestem zadowolony. To mamy jeszcze jednego tutaj. Zobaczcie. Jaki piękniusi. No, piękny jesteś, maluch. I tak chodzę sobie tutaj, tam parę jeszcze miałem, a malutkie strasznie. Dopiero zaczynają wychodzić. Zobaczcie, jak wyglądają. Piękne. One mają taki słodki smak. Nie mają w sobie cukru żadnego, a taki słodki smak mają, wiecie? Zobaczcie tu, maluszek. Widzicie to? One tam, wiecie, jest, zobaczcie, tu jest mech. I tam, gdzie jest dużo wody, taka wilgoć jest straszna. Przy potokach, tak jak mówiłem wam kiedyś, jak są, to dużo wody musi być, po prostu dużo deszczu, opadów i ta woda musi być tam bardziej taka, wiecie, wilgotna musi być w tych miejscach, to wtedy one ładnie rosną. I one mają takie słodkawy potem smak. A nie mają cukru w sobie. Ładne to. Super, ale mi się podobają. No dobra, ja sobie jeszcze tu pochodzę, posprawdzam. No i na tyle, no co? Co ja wam więcej mogę pogadać? No jest tu tego dosyć sporo. Myślę, że jakieś 50 sztuk w tym jednym miejscu bym nazbierał. Idę w kierunku samochodu, tam jeszcze myślę, że coś nazbieram. No tu jest jeszcze jeden, widzę. Muszę powolutku tu chodzić, naprawdę tu jest tak powolutku, bo one są za małe po prostu i tak nie widać. O jest, Jezus, o jest. Dobra, bo tu pod drzewem stoję. No to co, trzymajcie się. Jak się wam podobało, to subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. A ja sobie tu jeszcze pochodzę. Ptaszki śpiewają, pogoda jest. Powiem wam, smardy rosną. No co tu chcieć więcej po prostu, no coś wspaniałego, naprawdę. No, ja jestem dzisiaj miło zaskoczony, no wybrałem się no specjalnie na smardę, nie powiem, że nie. Zobaczcie, czy rosną po prostu, nie, bo mówię, już parę dni pogody takiej było, to mówię, może coś nazbieram. No to trzymajcie się i do następnego, pa, pa.